Dzisiaj mamy szczególny też dzień dla Suzen, która 40 lat temu urodziła się jako pierwsza z metody in vitro. Jakie ty masz zdanie na temat różnych sposobów leczenia niepłodności? Wiesz co, ja uważam, że to jest straszne szczęście i strasznie fajna rzecz, że kobiety, które nie mogą mieć dzieci, z jakąś pomocą jednak to dziecko mogą urodzić. Myślę, że to jest ogromna krzywda dla kobiety, kiedy bardzo chce, a nie może zostać mamą. I chwała Bogu medycynie, że wyszła takim pragnieniom naprzeciw. Dla mnie nie ma znaczenia, czy dziecko się urodziło in vitro, czy za pomocą jakiejkolwiek innej metody. Strasznie fajnie, że jest z nami że jest tutaj. Dla mnie to jest tak indywidualna i tak intymna sprawa, że absolutnie uważam, że kobieta powinna mieć możliwość wyboru, czy zechce zastosować tę metodę, czy nie. Natomiast uważam, że to jest bardzo intymne. To jest bardzo intymne ze względów religijnych, ze względów moralnych i absolutnie rozumiem osoby, które są przeciwne, rozumiem osoby, które są za tym i uważam, że kobieta powinna mieć wybór. No wiem, że to jest bardzo kontrowersyjna metoda i wiele osób jest przeciwnych, bo ona jest dosyć taka, no, trzeba poświęcać inne zarodki, żeby można było samemu mieć dziecko, ale wydaje mi się, że jednak bardziej ma więcej plusów niż problemów, które generuje ta metoda. Także jeżeli rodzice, którzy nie mogą mieć własnych dzieci, mogą je wreszcie mieć, więc jest to dla nich, no sama wiem, co to znaczy mieć dzieci i to jest wspaniałe, że można je mieć dzięki medycynie. A co by pani powiedziała osobom, które twierdzą, że właśnie osoby z in vitro są obciążone genetycznie? Jak każda metoda kontrowersyjna ma swoich zagorzałych przeciwników i oni będą wszystko hejtować. Jeśli badania się nie potwierdziły, że jakkolwiek inne są te osoby, zresztą ja w to też nie wierzę, bo jakoś tak intuicyjnie, nie jestem naukowcem, ale intuicyjnie czuję, że są to normalni ludzie. Wie pan, być może kiedyś sposób rozmnażania, jaki stosujemy dzisiaj, będzie dla nas powodem do śmiechu. Nasi przodkowie będą się z nas śmiali, w jaki sposób myśmy to robili, żeby mieć dzieci. Także, także sobie może odpuśćmy to. I to jest nauka, to jest rozwój. Cieszmy się tym życiem. Dziękuję.